Witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy sobie coś, czego dawno nie robiłem, czyli dogrywany komentarz do jakiegoś gameplayu. Ostatnio sobie właśnie troszkę pogrywam w nowe Call of Duty Modern Warfare i szczerze mówiąc, powiem wam, że nawet mi się podoba. Zwłaszcza te rozpoczęcia rundy są dosyć ciekawie zrobione, że na przykład tutaj w tym przypadku przywozi nas helikopter. Jeśli chodzi o broń, jakich używam, to kałacha z jakimiś tam swoimi ustawieniami. No i taki sobie tutaj rewolwer właśnie sobie grałem tak, żeby go trochę podlewelować. Dopiero później wpadłem na genialny pomysł, żeby może troszkę pograć na hardkorze. W sumie tu gramy sobie dominację czy coś w tym stylu. Taki mały conquest z Battlefielda, bo jestem w sumie bardziej graczem battlefieldowym. No i za bardzo w Call of Duty nie grałem tak naprawdę. Ten Call of Duty, który teraz tu widzicie, ten gameplay, który tu widzicie, to w sumie jest moje pierwsze Call of Duty, w którym gram w multiplayera. Wcześniej grałem w jakiś Call of Duty, jeśli chodzi o single playera, ale to dlatego, że były one darmowe na PSN-ie. Dobra, tutaj troszkę tak lekko sobie pokampimy, ponieważ właśnie jak się gra, no to ludzie lubią tam w tamtym budynku przebywać, który właśnie tu widzicie. No a ja lubię sobie wtedy jakoś tak nie wybiegać, żeby nie trafić na kogoś, kto sobie będzie siedział tam właśnie z jakąś snajperką i będzie sobie kampić. Tutaj właśnie jeśli chodzi o tę grę, no to nie podoba mi się chociażby to, że no nie ma jakiegoś bullet drop, nie ma jakiegoś takiego zrobionego jak w Battlefieldzie, że pocisk musi trochę czasu spędzić w powietrzu, zanim do ciebie dotrze. Przez co no dosyć łatwo się gra według mnie tutaj, jeśli chodzi o jakiegoś snajpera. Co prawda sam jakby nie grałem za bardzo snajperem, może raz trzymałem snajperkę w rękach, jeśli chodzi o moją postać tutaj w Call of Duty, w multiplayerze. No ale z tego co zaobserwowałem po tym jak ginę w jakichś sytuacjach, że na przykład no strzela, a nawet nie wygląda tak, żeby on nawet pewnie trafił tak naprawdę. To co rozwaliłem ten mały helikopterek, no to jest jakiś taki personalny skan, który pokazuje gdzie są przeciwnicy. No jak widać da się to rozwalić, więc fajnie. Flagi, żeby przejmować to trzeba być dosyć blisko. Ja nie wiem po co ja w ogóle takie rzeczy tłumaczę. Przecież no więcej graczy jest akurat w Call of Duty, więcej osób gra akurat w tę grę niż w jakiegoś Battlefielda, zwłaszcza Battlefielda 5. Którego ja aktualnie nawet nie zakupiłem, grałem sobie trochę, ale nie zakupiłem. Osobiście to powiem wam, że w zwyczaju mam tak, że staram się flankować, czasami troszkę za mocno flankuję, bo tak bardzo czasami flankuję, że sam siebie oflankowuję na zasadzie, że już dawno przeciwników tam nie ma. No ale w tym przypadku, akurat tutaj w tym gameplay, który oglądacie, no to nawet i się opłaci. W sumie teraz sobie wziąłem jakiś care package, nie wiem nawet co tam będzie tak naprawdę, zaraz sobie no, zobaczymy, bo no, trudno, żebym ja pamiętał takie rzeczy. No ale o ile dobrze pamiętam, no to jeśli chodzi o tę rundę, to chyba miałem odblokowany samolot, jeśli dobrze pamiętam, bo tutaj są takie coś jak killstreaki dla tych, którzy się nie orientują. I jeśli chodzi o te killstreaki, to osobiście odnoszę takie wrażenie, że lepsze są takie, które są automatyczne, na zasadzie jakiś samolot, który sam strzela, a nie którym ty lecisz. Jest, dajmy na to, też taki Sentry, który mi się osobiście podoba z tego względu, że jak masz ten strój na sobie, opancerzony, to gra metalowa muzyczka, co jak pierwszy raz ja usłyszałem w słuchawkach, no to się tak do siebie trochę uśmiechnąłem. Na zasadzie, o, chyba zrobili pode mnie kappa. No i tu jest właśnie ten moment, kiedy mówiłem o tym, że opłaca się flankować. Jak widzicie, poszedłem prawą stroną, wbiłem do budynku, tam jeden z naszych i tu dzień dobry, cukierki. To jest mój pierwszy gameplay, tak, o, samolot odblokowałem. To jest mój pierwszy taki gameplay, pierwsza taka runda, w której udało mi się zrobić na zakończenie. Jest taka kamera, która pokazuje albo ostatnie zabicie, albo najlepszą akcję z gry. No to właśnie w tym przypadku udało mi się właśnie przed chwilą zrobić najlepszą akcję w grze. Tutaj niestety troszkę zepsułem, poszedłem pod Charlie.
O ile dobrze widzę, nie wiem, bo mam troszkę teraz podgląd rozmazany i nie widzę dokładnie tych literek, cyferek i tak dalej. No ale tutaj, no, chciałem jeszcze parę osób zabić, żeby kolejny killstreak sobie odblokować. No już myślałem, że tamtego uda mi się zabić. Tu rzuciłem talerzem, myślałem, że mam granaty. Sprawdziłem lewą stronę, ale chyba trochę za słabo. No i dostałem właśnie w plecy. I niestety nie udało mi się odblokować kolejnego killstreaku. W sumie myślę, że trochę błąd zrobiłem, bo trzeba mi było ten samolot ustawić pod Charlie. Bo raz, że później by i tak przejmowali Charlie, a dwa, kierowałem się właśnie w tamtą stronę. Tutaj też jest dosyć fajna sytuacja. Pomyślałem sobie, no kurde, troszkę przyfarciło. O ile dobrze pamiętam, to będzie właśnie tutaj za chwilę. Otóż ktoś zrobi nalot. No ale tak się akurat złoży, że puści go na mnie z tym, że no niezupełnie mu to wyjdzie. W tym dropie akurat już pamiętam, co miałem. Miałem taki wózek widłowy, że tak powiem, czyli taki mini czołg, którym można sobie jeździć. No to, co mi się nie podoba, to sterowanie w nim. Otóż jest ustawione tak jak u twojego żołnierza, co jest troszkę irytujące, bo jak jeździsz w trzeciej osobie, nawet nie wiem, czy da się włączyć pierwszą osobę, ale chyba nie. No to jak widzicie, on dosyć gwałtownie skręca, co trochę utrudnia celowanie, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy można nawet przyzumować, nie próbowałem. Troszkę tutaj błąd zrobiłem, że w ogóle tutaj wjechałem, bo teraz wjadę pod obiektyw. Można nim strzelać, on ma jakby niekończoną amunicję, ale jak zauważycie, on ma tam paliwo i obrażenia, czyli da się go zniszczyć i jak paliwo się skończy, no to już nie możemy nim jeździć. Jak jeździmy, on traci więcej paliwa, co jest raczej zrozumiałe, niż jak stoi, więc w sumie najlepiej, jeśli chcesz jak najdłużej nim sobie pojeździć, to dobrze jest na przykład na jakiejś mniejszej mapie, no ale też tak, żeby za bardzo nim nie jeździć w tej WFT, żeby nie jeździć po całej mapie, bo za długo wtedy nim nie pojeździcie. No, jak widać, no nie pojeździłem nim zbyt długo, no ale to jest taki dodatkowy mój, że tak powiem, killstreak. To jest właśnie chyba ta sytuacja, o której mówiłem. Tam, o właśnie, obrywałem, dlatego się schowałem tutaj. I poszedł akurat atak. Te ataki mi się podobają osobiście nie dlatego, że łatwo nimi jakieś fragi zdobyć, bo szczerze mówiąc nie znam jeszcze za bardzo dobrze ścieżek, którymi większość ludzi podąża. No chyba, że na początek rundy i tutaj, tamten budynek, gdzie było widać, że kilku jegomości sobie się. I tutaj zezowaty jestem strasznie. Rzuciłem flashbangiem, no ale i tak dostałem. Jeśli chodzi o time to kill w Call of Duty, mi się osobiście wydaje, że jest trochę za krótki. No oczywiście gracze Call of Duty, z tego co ja wiem, troszkę płaczą z tego powodu, że jest wydłużony. Myślę, że to może taki właśnie uśmiech deweloperów w stronę, taki jak ja, którzy wcześniej nie grali w multiplayera w tej grze, tylko grali właśnie w takiego Battlefielda. Ja osobiście grałem od Bad Company, Bad Company 2 1943, to taki ekskluzyw na PS3. No oczywiście trójka, czwórka, jedynka, Hardline'a nie, bo akurat mi aż tak za bardzo nie podszedł po becie. Tu też miałem całkiem ciekawą sytuację, kilku jegomości, trzech jegomości. Pamiętajcie o tym, nie wiem, czy muszę to mówić, nie wiem, czy muszę to przypominać, ale to zrobię. Strzelajcie zawsze najpierw tego, który patrzy w twoim kierunku, bo tamci, którzy cię nie widzą, no to raczej cię nie zauważą tak szybko, zwłaszcza jeśli masz chociażby broń z tłumikiem, w tym przypadku chyba ja jeszcze nie miałem odblokowanego. No tak czy siak udało mi się kilku właśnie pocisnąć. Nie wiem, jakim cudem ten na górze mnie nie zauważył. No ja go zauważyłem ewidentnie, biegał jak kurczak bez głowy. Tutaj troszkę może za dużo czasu spędziłem na obserwowaniu tamtych drzwi, no ale chciałem się upewnić, że nikt mi nie wyskoczy. No takie właśnie wyszło i w tym przypadku wyskoczył mi jegomość po mojej lewej. Może gdybym nie przestawał strzelać tamtego, to miałbym jeszcze te jednego fraga, a tak runda się skończyła zwycięstwem, co mnie bardzo cieszy. Bo osobiście odnoszę nawet takie wrażenie, że częściej przegrywam, chyba nawet i tak jest aktualnie. Co prawda, jak mówiłem, nie rozegrałem zbyt dużo gier. O, moja akcja! Jaki fame dojebany, nie? Wszyscy, którzy grali, widzieli moją akcję. Co szczerze mówiąc, nawet się zdziwiłem, bo wcześniej też miałem różnego rodzaju akcje w innym gameplayu, który wam też później pokażę. No i co? I w sumie to tyle. Najlepszy w drużynie, najlepszy w grze, najlepsza akcja, zwycięstwo. No, co tu więcej dodawać? Osobiście uważam, że warto gierkę zakupić, nawet chociażby jak cena spadnie. Warto sobie pograć, jeśli zawiodłeś się Battlefieldem.
ostatnim, no to tym bardziej. Szczerze mówiąc, widziałem swego czasu gameplay z Battlefielda i miałem wrażenie, że wszyscy babami grają, strzelają, tylko wszędzie słychać baba, która drze gębę, no bo oczywiście w okresie II wojny światowej to baby były na pierwszej linii frontu. No i co? I tyle. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego.